Czy na mecz z Arką Gdynia, Kuba, jeszcze patrzycie przez pryzmat Pucharu Polski ubiegłorocznego, czyli macie rachunki do wyrównania, czy w ogóle tam to już się nie liczy, jest to kolejny mecz ligowy w nowym sezonie, pewnie z trudnym przeciwnikiem, który na wyjeździe w tym sezonie jeszcze nie przegrał, a ostatnio nawet w Płocku wygrał. Myślę, że trochę tak i trochę tak, bo wiadomo, że to jest nowy sezon, inna drużyna zarówno Arki, jak i nasza, ale gdzieś z tyłu głowy każdy z nas na pewno ma ten półfinał Pucharu Polski, czy ostatni mecz w Kielcach w lidze, gdzie przegraliśmy 3-0 po dosyć fajnej serii, gdzie mieliśmy szansę na ustanowienie tam rekordu tych zwycięstw po kolei, czy nieprzegranych meczy, więc na pewno są tam jakieś rachunki do wyrównania, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, że te drużyny personalnie różnią się, jeżeli chodzi o poprzedni sezon i Arka też pod wodzą trenera Smułki stara się grać trochę inaczej niż w tamtym sezonie za trenera Łażyńskiego. I my też mamy troszeczkę zmienioną tą drużynę, więc ciekawe jak to będzie wyglądało w piątek i liczymy wszyscy na to, że to odniesiemy trzecie zwycięstwo z rzędu. To ich zwycięstwo z Nafciarzami zrobiło na was wrażenie? Nie wiem, był to niezły mecz z ich strony na pewno. Zaważyły też indywidualne umiejętności, czy to Michała Janoty, czy Gorana Cwijanowicza, więc musimy się po prostu wystrzegać podobnych błędów jak Wisła Płock. Też był to mecz jakby na przełamanie dla obu drużyn. Tak? Płock też miał swoje szanse, nie udało mi się ich wykorzystać. Arka zagrała konsekwentnie, potem jeszcze dobiła przeciwnika, wygrała 3-1, więc na pewno podbudowała sobie morale, bo do tej pory gdzieś tam może i nieźle w tą piłkę grali, ale brakowało im punktów, teraz odnieśli zwycięstwo, pewnie liczą na to, że uda się podtrzymać tą passę, ale my zrobimy wszystko, żeby jednak ta passa została podtrzymana, ale z naszej strony. Wymieniłeś nazwiska dwóch zawodników Korony akurat, bo i Michał Janota to były piłkarz i Goran. Czy przez to, że jest tam trzech, dołączając Nabila, patrząc przez ten pryzmat, może być trudniej? Nie, myślę, że zawodnicy, wiadomo jak to jest. Też często się zdarza tak, że gdzieś grając przeciwko swojemu byłemu klubowi rozgrywa się dobre mecze czy strzela gole, ale myślę, że też atutem jest to, że znamy tych zawodników tak naprawdę, więc wiemy czego się po nich spodziewać i życzę im tym trzem akurat zawodnikom jak najlepiej, ale nie w meczach przeciwko Koronie, więc my zrobimy wszystko, żeby te punkty zostały tutaj, a jeżeli chodzi o te personalia, no to tak jak już wcześniej wspomniałem, czy Nabil, czy Goran, którzy na świeżo praktycznie, bo byli w tamtym sezonie członkami tego zespołu. Michał Janota trochę wcześniej, ja się z nim minąłem, ale widać, że wypracowali sobie już określoną pozycję w Gdyni i fajnie cieszę się z tego, ale jak mówię, no, nie będzie sentymentów. A jak będziecie biegać w środku pola, to się czasami nie pomylić, dla mnie zagrać do Nabila albo do Cwijanowicza, bo to jednak wszystko świeże. Nie. Powiedz, jak to Kuba teraz wygląda z grą Korony, bo wydaje mi się, że jakby ustabilizowaliście grę i było trochę kombinacji, trójką obrońców, czwórką obrońców, teraz lecie tym starym systemem, który najwięcej przynosił pożytku w ubiegłym sezonie, tak mi się przynajmniej wydaje i to wygląda po prostu lepiej. Myślę, że dalej będą kombinacje, zobaczymy jak to będzie wyglądało jutro, też trenowaliśmy różne warianty. Również w tym sezonie wychodziliśmy też trójką obrońców, czy w trakcie meczu ten system był zmieniany, ale tak jak Pan wspomniał, że myślę, że tej stabilizacji troszkę z tyłu jest więcej. Popełniamy mniej błędów w defensywie, chociaż nadal one się zdarzają i to często takie, które się powtarzają, więc na pewno jest nad czym pracować ciągle. Ale no już taki mamy klimat, że jednak cały czas trzeba to doskonalić, bo no każda drużyna w tej lidze ma braki, więc na pewno nie jesteśmy jakimiś jakąś odskocznią w tym temacie, ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku i trzeba też wkomponować nowych zawodników. Mamy dwóch kolejnych nowych piłkarzy, którzy mają szansę zadebiutować w tym tygodniu, więc zobaczymy, czy będą w stanie nam pomóc już na tu i teraz, czy będą potrzebowali trochę czasu, ale no klasycznie jak to u nas bywa, że ta kadra do końca praktycznie okienka ma szansę jeszcze się troszeczkę przekształcić, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli dołożymy jeszcze troszeczkę może lepszą grę w piłkę, bo myślę, że na tą chwilę mamy chyba nawet lepszy dorobek punktowy niż to, co prezentowaliśmy na boisku, to myślę, że znowu będziemy mogli mówić o tym, że te przedsezonowe gdzieś tam rokowania były niesprawiedliwe. No odnośnie tego przełamania, bo Arka to jest taki zespół, który jeszcze na wyjeździe w tym roku nie przegrał. Trzy remisy, w związku z tym no, próbujecie ich przełamać pewnie, bo to jednak no, u siebie trzeba wygrywać. No dokładnie, jesteśmy gospodarzem, więc każdy mecz u siebie chcemy wygrać. Tym bardziej, że wyłączając ten mecz przeciwko
Śląskowi Wrocław, no to wcześniej jednak mieliśmy taką dosyć niechlubną pasę, że na to wygraną u siebie dosyć długo czekaliśmy, no i to jest coś, czego na pewno nie chcielibyśmy powtarzać, więc mam nadzieję, że tym zwycięstwem ze Śląskiem rozpoczniemy kolejną serię i że te punkty będą już tutaj systematycznie zostawały w Kielcach. Ty jesteś dobrym obserwatorem, Kuba. Chciałem się zapytać o tego Pućko, bo to jest taki chłopak, który, widziałem go na treningu, bardzo szybki, cały czas był w treningu. To jest trochę taka inna jakość nawet niż Maciek Górski, więc to jest zawodnik, który ma może pomóc? Czy ciężko go porównać do Maćka Górskiego, bo to inna pozycja. Myślę, że będzie szykowany jako skrzydłowy, chociaż oczywiście jest też opcja, że może występować z przodu. To tym bardziej cieszy, że jakby na kilku pozycjach może dać trenerowi dodatkowe możliwości. Widać, że chłopak z umiejętnościami, z dobrą dynamiką, więc mam nadzieję, że też, tak jak pan wspomniał, że był w treningu, więc jest gotowy na tą rywalizację już na ligowych boiskach. Widać umiejętności u niego, więc mam nadzieję, że będzie w stanie nam pomóc. No i tak jeszcze zapytam o jakby tego towarzysza, który ci zawsze gdzieś tam blisko siebie gra, bo czasami jest to Petrak, czasami jest to Mateusz Możdżyń. Ty się musisz przyzwyczaić do tego, że trener ci zmienia, tylko ty jesteś niezniszczalny. No, to są wszystko decyzje trenera tak naprawdę, więc ustalając jakby skład, to on bierze na siebie odpowiedzialność. W jakimś tam oczywiście stopniu, no bo jednak na końcu my realizujemy tą taktykę i to my gramy, więc każdy myślę po prostu musi robić to jak najlepiej potrafi, włożyć to jak najwięcej serca i potem tak naprawdę postawa na boisku decyduje to o tym, kto wystąpi w następnej kolejce, więc no ja tak na razie tak naprawdę grałem w tych meczach wszystkich w największym możliwym wymiarze czasowym, więc z tego się na pewno cieszę. Liczę na to, że ta forma się też ustabilizuje i że będzie szło tylko w lepszą stronę, a jeżeli chodzi o partnerów, no to już jakby decyzja trenera, więc ciężko mi to komentować. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy ty lubisz grać przeciwko byłym piłkarzom ze swojego klubu, czyli tutaj w tym przypadku byłych koroniarzy, no bo to jednak jeżeli gra trzech, to się tak rzadko zdarza i to no, dwóch to właściwie no jeszcze... No, tak, zresztą tak, jest to na tyle świeża sytuacja, że też nie mam się za bardzo do czego odnieść, bo... Tak jak tutaj przez te półtorej roku, które jestem w Koronie, no to nie zdarzyło mi się. W Mielcu wcześniej myślę, że też. Tam dosyć sporadyczne przypadki, więc jakby no tak naprawdę nie ma o czym mówić, bo było tego na tyle mało, że ciężko mi się do tego ustosunkować.